Dzień dobry, witam Was nie w naszym domku, tylko w naszym pomieszczeniu gospodarczym, w moim pomieszczeniu technicznym, w moim, którym dzielę również co z Marcinkiem. Niestety. Niestety tutaj po całym osprzęcie, ale nie o tym. Dzisiaj robimy mydełko. No wiecie co, po ostatnich filmach nasze mydełka testowe rozeszły się w mgnieniu oka. Zostały nam dwa, dla nas tylko, żebyśmy mieli na następne dwa miesiące. No i niestety... Fakt, że ono długo wytrzymuje, trzeba co nie dwie osoby, no długo, trzy tygodnie gdzieś. Tak, długo wytrzymuje. Więc... Fakt, że myjemy się raz na trzy tygodnie, więc wytrzymuje trzy tygodnie. Nie słuchajcie go. Zobaczcie, jestem tutaj cała przygotowana, mam swój magiczny przepis. Google. Wyjaśnię Wam później dlaczego. Tutaj mam nasze mleko kozie zamrożone w kosteczkach. Już dużo wcześniej wiedziałam, że będę robiła mydełka, więc wzięłam sobie tak, pomroziłam. Dlaczego w takiej formie też później Wam wyjaśnię. Miska potrzebna, najlepiej właśnie, żeby była z nierdzewki. Nierdzewnej. Foremki. No i nasz bohater dnia, tłuszcz gęsi. Znaczy w sumie dwóch bohaterów jest, no bo tak samo i mleko kozie. Dobra, to są główne składniki. No i oczywiście takie rzeczy jak termometr, waga, palnik elektryczny. Dlaczego? No najbezpieczniejszy jest. No i mikser czy blender zwije. Każdy zwie jak zwie. Dobra, no to jest tyle. Od czego zaczniemy? Ja sobie zacznę w tym momencie od roztopienia tłuszczu gęsiego i oczywiście zważenia go, ponieważ on mi musi ostygnąć do odpowiedniej temperatury. No i to mi później po prostu zajmuje najwięcej czasu, jeżeli chodzi o później połączenie tych wszystkich składników. Dlatego zaczynam od tego. A on taki żółciutki jest, to chyba dużo dobroci w nim, enzymów jest, co? No tak, ale to już przejdziemy, ale jeszcze odnośnie samego tłuszczu, kupcie najlepiej w sprawdzonych źródłach. U gospodarzy. U gospodarzy, no bo możecie to oczywiście kupić jakieś takie na Allegro, jakieś te zbiorcze, te duże takie baniaczki. No cenę naszego, cena jest naprawdę różna, niska w porównaniu z tym, tego, co my kupujemy. Co gospodarzy. Słuchajcie, taki słoiczek, no to kosztuje około 60 zł. To jest spory wydatek. Tak, 60 zł krania plus koszty wysyłki. Tak. I trzeba powiedzieć, że to nawet nie ma kilograma. To jest około 0,7 kilograma tego. Także no niestety tego typu mydełka, przez to prawdopodobnie, że są czym są. Wydawać Wam się może to ekstremalnie drogie, natomiast jest to najlepsze dla Waszej skóry, najlepsze składniki, jakie możecie znaleźć po prostu dostępne na rynku. No. Popatrzcie, co Marcin robi. Ale poczekajcie, nie, no to co Marcin zrobi? No, możesz mnie maznąć. Nie, to nie o to chodzi. Poczekaj. To jest ciągle to samo. Nie widać cię. No. Ciągle to samo. Pyszne. Ale to naprawdę jest dobre. Ale nie, zostaw, nie mieszaj mi już tam palców, nie wkładaj. Dobrze, nie, bo ja muszę, do mydła moich brudnych, a ja mam czyste ręce. No dobrze, ale to wziąłeś sobie także za chwileczkę, ale teraz popatrzcie. Dobrze, teraz ja przyłożę ten, wiecie co, ten smalec sobie do garka, wrócę do Was za chwilę, bo
nie mam takiej podzielności uwagi, a muszę tutaj odpowiednią wagę mieć, ponieważ no, to jest chemia w tym momencie. Robota precyzyjna. Tak, praca precyzyjna i tutaj nie chcę, żeby coś tutaj się nam pomieszało. Ja jeszcze Wam powiem, że na przykład, bo czytaliśmy komentarze pod tym tańszym tłuszczem i właśnie, no wiecie, zastanawialiśmy się, czy warto tak drogo iść, ale każdy mówi, że tamten jest bialutki. Prawdopodobnie te tańsze produkty są na gęsiach pędzonych, wiecie, tak masowo, do jakiegoś masowego uboju, a tutaj macie po prostu z gospodarstw. Czy tam z gospodarstwa akurat, no bo to jest, dlaczego mówię z gospodarstw, bo tu są dwa, jak widzicie, z białymi zakrętkami i te z takimi kolorowymi, to są dwa gospodarstwa. Bardzo ciężko mieć większą ilość, bo po prostu ludzie tego nie mają, no każdy ileś tam tych gęsi ma na własną potrzeby, czy tam troszkę, żeby sprzedać i no ciężko tutaj o hurt. A my, wiecie, nie mamy dużo gęsi, chociaż może kiedyś będziemy mieli. Dobrze, tusz mamy odmierzony. Niech on się teraz nam roztopi ładnie. A my przechodzimy teraz niestety do zimnej pracy, ponieważ muszę te kostki lodu tak samo tutaj odmierzyć, zważyć. Widzicie, jaki to jest piękny żółty kolor? No, zeruj się. No! O, jest. I teraz wytłumaczę Wam, dlaczego w takiej formie kostek lodu ja to robię. Ponieważ jak połączycie mleko właśnie zmrożone z sodą kaustyczną, zachodzi reakcja chemiczna, w której bardzo szybko, no po prostu gorącość, no gorąca... Wzrasta temperatura. Temperatura wzrasta i to naprawdę bardzo szybko. Jak dacie taką zwykłą zimną, znaczy zwykłą wodę albo mleko takie niezamrożone, wydziela się ciepło, przez to powstaje dym, który jest no, para czy dym jest no niezbyt dla nas zdrowe. Powinniśmy to robić właśnie przy oknie, z które ja później otworzę, żebyście tego jak najmniej wdychali. No to jest chemia, tutaj trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. Mówimy o sodzie kaustycznej, tak. Która po prostu, soda jest, wiecie, jest żrąca, co nie, ale bez sody właściwie nie da rady, czy bez tego typu substancji nie da rady zrobić mydła, znaczy, można jeszcze by było na ługu robić, ale tak, jakby, ale ta sama reakcja powstanie i tak będzie dym i tak to będzie niezdrowe. Tak, dlatego mleko akurat zamrożone jakoś to po prostu powoduje, studzi. Że takie studzi, temperatura taka się nie... A czemu nie chcemy tej dużej temperatury oprócz tych oparów? Ważne jest właśnie, żeby ten mleczko kozie było zamrożone, dlatego że podnoszenie temperatury spowodowałoby, zwyczajnego mleka, gdybyśmy takie zwyczajne wlali, spowodowałoby, że wzrosłaby tak drastycznie, że wszystkie te enzymy, wszystkie dobro zawarte, które ma iść na tą naszą skórę w kozim mleku, po prostu ugotowałoby się i byśmy je wypasteryzowali, czyli wiele tych składników by zginęło. Dobra, już. A my je chcemy jakby zachować no, żywymi w mydle. Może ja to kradę zrobię, nie, co? Nie, bo ja już mam prawie odpowiednią wagę i teraz chyba będzie pół kostki, której pół kostki ty zjesz. Ech. Ojej, lecie, jak tak zimno. Dobra, poczekaj. Dobra, zamienimy tą jedną kosteczkę. Trzeba zabrać. Okej. Okay. Przecież ci było zimno, a ty to zsiasz? No mowa. Ja miałem to zjeść, pozbawiłaś mnie posiłku. No dobra, a teraz przechodzimy do hitu dnia, czyli do sody kaustycznej. Wielka uwaga z zabawą z sodą kaustyczną. Znaczy wiesz, ja jeszcze nie mieszam tego, tylko odmierzę sobie. Ale tak w ogóle, co tak, nie, że wiecie, tak. Zawsze w rękawiczkach, uważajcie po prostu. Teraz, o, pokaż Maciej może z bliska, jak to szybko zaczyna się topić. Zobaczcie. Popatrzcie, widzicie momentalnie. Widzicie? W zamrażarce mamy poniżej 20 kilku stopni. Ja zaraz Marcinowi dam bliskę od spodu, żeby nawet sobie płacał.
Ale to już tutaj w tym momencie zachodzą procesy chemiczne. Jakby była zwykła woda, taka z kranu, no to by tutaj w tym momencie wam parowało. Ale przez to, że jest to zmrożone... To się gdzieś tam wyrównuje. Tak, zobaczcie. To już jest prawie rozpuszczone. Nie wiem, czy coś czujesz, kochanie, bo ja mam tutaj maskę, więc nie jestem w stanie... Nie zaciągam. Nie? Nie, aha, nie, i też niespecjalnie. Tak? Nie wiem, czy już jest ciepło, czy nie. Tak, już jest ciepłe. No, nie macie. Ale bym powiedział takie 25 stopni? No, może? Tak? Mhm. Chociaż ja wiem, może 30? No, ale nie więcej. No, parzyć nie parzy. No, parzyć nie parzy. No, dlatego, że jest mleko było mrożone. Klaudia, gdzie płyniesz? Muszę oddychać, bo jak nosem, to mi ta maska, wiesz, zaciska nos. Ale powiem ci, już, ja nie wiem, co ty tam widzisz, bo generalnie jedna wiera para. To może nie ma co przesadzać z tą maską, bo ja tu nie widzę, żeby coś chlupało. Ale wiesz co, na wszelki wypadek, ja wolę chronić oczy. Aż do momentu, jak nie będę, wiesz, tym blenderem, jak to zrobię, to wtedy zdejmę. Aha. No tak, bo blender jeszcze jest. To jeszcze, blender tutaj wchodzi, wiesz, w grę, to nie, dziękuję. Dobra, to już jest niemalże rozpuszczone, jeszcze takie malutkie tutaj są grudki. Sprawdzę tutaj, ile to ma. No nie, olej tutaj niestety jeszcze ma ponad 50 stopni. No to widzicie. To przerywamy nagrywanie. Tak, musimy odczekać sekundę. My idziemy się napić trochę alkoholu, te spirytusu. Herbatki. Bimbru. No dobrze, temperaturkę już wszystko dobrze jest ustawione, posprawdzane, więc teraz przechodzimy do finału, czyli do mieszania zupy. Na wszelki wypadek, wiecie co, zawsze ostrożność nie zaszkodzi, żeby tutaj zachować. Tak samo jak będziecie robić to w domu, niech dzieci idą do drugiego pokoju, zwierzątka też, no bo to nigdy nie wiecie. To ja wychodzę. Nie, nie no! No powiedziałeś, dzieci mają iść do drugiego pokoju. No nie, no ale wiesz, dzieci powiedziałam, dzieci kochanie. Ja się czuję bardzo dziecinnie. Dobrze, i teraz mieszamy. Muszę sobie drugą taką miskę nabyć, żeby po prostu taki tłuszcz przelać do takiej miski, będzie mi wygodnie. Ale garnek jest dość spory, więc się nic nie powinno stać. Na pewno nie słychać jak kaczor Donald. Dobrze, a teraz co robimy? Pamiętajcie, do tłuszczu dodajemy właśnie mleko rozpuszczone z soną kaustyczną, nieodwrotnie. I blender jeszcze nie, na razie łyżką, delikatnie, żeby po prostu to połączyć. Tutaj jeszcze troszeczkę to przemieszamy. Zobaczcie, widzicie już jaka kolorystyka się robi inna. Tak, robi się takie matowe. Białe, takie matowe, przychodzi. Tak, tak, zamglenia. Bardzo ważne jest mieszanie, aby żadne granulki, tak, granulki no tak, nie zostały tej sody. Być, już tak, nie ma, ale, tak, ale musi być to porządnie rozmieszane. Dokładnie. I teraz co? Przechodzimy do blendowania. Działa? Działa. Dobrze. I teraz odsuń się, kochanie, w razie czego? Dobrze. Już krem wychodzi. Ja was tutaj nie zarzucałam procesem miksowania, bo to nie o to chodzi przecież. Chodzi. Chodzi, o ten zegar co nie chodzi. Tak, wiesz co kochanie, ale chyba jedna foremka mi tutaj wystarcza. Na tą ilość, którą ja zrobiłam, to jedna foremka i ekstra w kubeczku. W kubeczku zostawiamy sobie takie półokrągłe, takie niedorobione. Znaczy nie tyle, że niedorobione, ale to malutko. No bo nie mamy, no tak, tak, tak. Dobra, lejemy. Chyba, że wiesz co więcej, może uda mi się zobaczyć. Wlać, co nie? Tak do pełna. Czubek. No zobaczymy. Zobaczcie, z tej proporcji mi wyszło właśnie taka jedna cała foremka i tutaj ten reszta dla nas na kubeczek. I ostatni proces, który nam został, w tym momencie przykrywamy to kartonikiem od góry i dajemy w kilka kocyków ściereczek, jakie macie pod ręką i
zawijamy to. Ja to wezmę do domu, ponieważ tutaj jest troszeczkę za zimno. Odstawiamy to w ciepłe miejsce na 24 godziny. Po 24 godzinach pokażę Wam efekt finalny, jak to wygląda. Wyciągamy to wtedy z foremki i tniemy. Tak, i po, i po cięciu półtora miesiąca. Słyszysz? O. O, pięknie. No, rób tego Fugishona. Zobaczcie, w końcu nastał ten dzień. Zbliżę się, żeby Wam pokazać. Chociaż może już co niektórzy uważni widzowie mogli to podejrzeć na jednym z filmów o kuskach, jak opowiadałam. I w tle mogli sprawdzić, że o, już kapelki są położone. Tak, zobaczcie, kafle mamy. Wszystko teraz tylko jest, cichaj tam, pozabezpieczane, no bo co, fuga. Można... Fugishon. Fugishon. Wygląda w sumie jak już by była fuga, ale niektórym się nawet podobało, na przykład jak mi. Ale... Bo tak sobie pomyślałem, popatrzcie, tu widać takie ciemniejsze szpary w okna, w tych. I tu też jest ciemniejsza szparka, ale faktycznie będziemy to wyłagadzać. Kolor fugi będzie bardzo zbliżony do koloru mebli. No zobaczymy jak to wyjdzie, ale poprawek nie będzie. Ważna sprawa w robieniu fugi, tak, taka porada. Przeczytajcie dokładnie, co tam jest napisane i odmierzcie wszystko zgodnie z przepisem. Fuga dosyć szybko potrafi wiązać, co również wiecie, jak myśmy nawalili z łazienką. Także przygotujcie nie za dużo, tyle ile można na raz zrobić, żeby później nie mieć drapania przez kilka dni i wydawania sporych pieniędzy na różnego rodzaju kwasy i płyny. Preparaty. Tak. I spokojnie, na początku widzieliście, wygląda to jakby ta woda się w ogóle nie dostała i było źle. Jak ja już to rozmieszam, będzie to znacznie bardziej płynne i później dosyć szybko gęstnieje. Mm-hmm. Wszystko macie zresztą napisane, tam jest czas pracy i tak dalej podany. No widzicie, już się robi ciapa, coraz większa. No widać, no jest coraz gęstsza. Nie gęstsza, to znaczy bardziej z wodą zmieszam. Wystawiamy na chwilę Marcina, a ja Wam pokażę, co ja robiłam w tym momencie, poza Angelo Burdello, który mamy, ale wiecie, w tym małym naszym domu to jest ciężko. Klaudia zajęła się za malowanie. Tutaj wokół te skrzynki Marcin tylko położył gładź, więc tutaj nigdy nie było pomalowane, więc to wszystko tutaj, wszystkie te ściany dookoła, jeszcze Klaudia tutaj jeszcze raz ciachnęła na biało. No i wiadomo, koło drzwi, bo zawsze tutaj te koło drzwi była jeszcze folia, bo zabezpieczała ona, no zostawiliśmy specjalnie, że jak będę malować te ranty, czy to wejście, nie wiem jak to się nazywa, kochanie, pomóż mi to wokół drzwi, ten szpale. No dobra, no to właśnie tutaj to wszystko jest pomalowane i jeszcze zostało mi trochę folii tutaj, widzicie, do zdjęcia. Nie jest to łatwe, bo ona wchodzi tutaj w taką szparę. I no jest troszkę ciężko, ale jeszcze zostało nam później, jak to wszystko zdejmę, tutaj na samym końcu położenie silikonu, żeby to po prostu te takie małe szparki zabezpieczyć. No, to jest moja robota. Tutaj polujemy, wiecie co, na Eliksie, chyba że ktoś z Was może ma, na konsolę. Chcemy tutaj właśnie postawić taką konsolę. Najlepiej, żeby nie miała półek na dole, miała tylko dwie szuflady, żebyśmy mogli sobie ewentualnie kaloszki wsadzić, buciki, chociaż dwie pary. Później będzie tutaj lustro, obrazek, to zakryjemy, będzie cacy, ale na razie konsola jest tutaj naszym głównym wyznacznikiem tego kącika. Szukamy Allegro, OLX, ale jak na razie nic nie można znaleźć. No i jeszcze coś chcemy zrobić. Co takiego, kochanie? No, przyznaj się, że chcesz mi namówić na szafę z Ikei. A, no to zobaczymy. To wszystko się okaże, kochanie, czy w środę
uda nam się dobić targu i starczy nam na szafę. Dobra, idziemy do Marcina szybko mu pomóc z tą fugą, bo pamiętacie, tak jak było ostatnim razem, była masakra, więc Klaudia będzie musiała się tutaj uwijać z czyszczeniem. One są takie lekko wklęsłe z kilku stron, z dookoła. I wiecie, i przez to tak, nie jest to takie proste zrobienie tej fugi, bo zawsze mamy problemy, znaczy my lubimy takie kafelki. Pod górę jakieś sobie robimy. Lubimy kafelki takie, kafle, 3D? Płytki 3D, czyli wiecie, z jakimś tam wzorkiem, ale no 3D, nie płaskie. No ale to właśnie powoduje, że mniejsza jest przyjemność w kładzeniu. No tak. Fug. No jest to dużo cięższe, więcej czasu. Zresztą docinanie też jest bardziej skomplikowane. Popatrzcie, co moja żabka robi. Bawię się taśmą, tak. To tak jak kiedyś było w szkole robótki, jakieś tam ręczne czy coś w tym stylu. No nieważne, wiecie, no Marcin już tutaj większość, no wszystko prawie pokończone, tylko silikon pozostaje, a no żeby ładnie to wyglądało, to gdzieś też to podejrzeliśmy, pamiętasz? No, że tak, tak, taśmami. Że taśmami to robili i wiecie co, naprawdę to fajnie wygląda, bo wiem, że kabinę robiliśmy tak w prysznicu i jak daliśmy ładnie taśmy po dwóch stronach, to ładny, fajny paseczek wrzeć, bo to trzeba mieć wprawę, do silikonu trzeba mieć wprawę. Tutaj widzicie, troszeczkę są dziurki większe, to sobie z silikonem jeszcze jakimś bezbarwnym zrobię. No i on wyschnie i jutro, czy w pojutrze położymy taki szarawy w kolorze fugi z silikon. Już by mi się przydał. Już ci daję. I będzie ta część zrobiona. Ja przed chwilą, wiecie, no nie nagraliśmy wam, bo pada cały czas. Nawet teraz jak trzymam kamerę, to jest mokra. To już wam nie pokażę, ale no bo nie ma jak. Ale dzisiaj jest paskudny i wieje i... No jest taka nie za bardzo, ale zrobiliśmy tam klatki, których podłogi poprzegryzały króliki. Siateczki tam w jednej brwały, no bo króliki potrafią, wiecie, zrobić szkód. Może niewielkich, ale no trzeba naprawić. To, że to zrobiłem, zrobiliśmy porządne połączenie kabla do elektryzatora, do siatki, bo iskrzył, wiecie, jak iskrzy ten kabel, który podaje prąd do siatki, to nią przepali, ten drut i tą siatkę przepali w pewnym momencie, także róbcie to porządne, są takie, to się nazywa chyba śruba siodełkowa. I porządny to musi być ścisk, żeby nie mogła się iskra stworzyć, bo wam popali siatkę. Także tutaj taka przestroga, czy tam podpowiedź. No i co zrobiliśmy? No i jeszcze wreszcie mamy już wodę ukus, że możemy, jakby nie musimy targać w butelkach. No. To już nam dawno te akcje hydraulicy wspaniali, co nam filtry zakładali. Tak. My ciągle ich o coś prosimy i oni ciągle nam dosłownie nie biorą pieniędzy. Powiedzcie, taka firma fajna. Ale wiecie co? Zresztą oni są w sponsorach naszych, jakby ktoś kiedyś tam chciał jakieś filtry do domu, to porządni ludzie, fajni Dlaczego ludzie. Dlaczego to teraz robimy? No bo dopiero no, taka pogoda jest, no mrozy zeszły, prawda? I śnieg. To i tak by nie wyszło, wiecie, bo zamknięte jest wszystko, no bo wam pomarzną i poszczerają rury. Także dokładnie, się ciężko rzeczy robić w takich warunkach, więc no teraz nadrabiamy jakieś takie małe prace robótki, remontowe, robótki, no i no czekamy na trochę cieplejsze i suchsze dni, bo my pływamy, jest, powiem wam, staw jest wszędzie. Widzieliście może już w filmie. Na razie Marcin chyba bezbarwnym lecisz, tak? Tak, bezbarwnym, wiecie, bo tutaj takie są niektóre większe dziurki, a później na to pójdzie kolor, szary, tak wiecie, bezbarwny kosztuje, nie wiem, 20 zł niż ile, a te kolorowe to są takie specjalistyczne, no, Keracolu i chyba 40 czy 50 zł jeden, no jakoś więc tak stwierdziłem, a nie wiem czy mi starczy czy nie, pewnie starczy, ale wiecie, no lepiej na zimne dmuchać, a niż później wydawać dwa razy pieniądze, bez sensu, nie? No dokładnie. Dla wygody tylko początkowej, także, a mam tych silikonów tego typu całą masę, sobie wykorzystam jako taki zapychacz. Dobra, i tutaj można troszeczkę i czekamy aż to wyschnie.
A ja powiem wam, że zajęło mi to no naprawdę chyba z godziny jak nie lepiej, żeby tutaj to wszystko oblepić. Prawda, się wkurzył, jak zobaczy, jak mi szybko pójdzie obalenie tego silikonem w porównaniu z tym oblepianiem, ale najgorszą robotę zrobiła, to fakt. No, ale wiesz, później to naprawdę fajnie wygląda tak estetycznie. No. To co? Nie, no nie da rady. Nie da nie, rady. Nie, to poczekaj. To poczekamy na następny dzień, aż to wyjdzie. Witamy kolejny raz po przerwie technicznej, w której zobaczyliście, jak Marcin już kończył kuchnię, wkładł fugę i silikon, więc już jest cacy, już kuchnia jest skończona. A teraz przechodzimy do początku programu, czyli do mydełka. Skończona. Oj, skończona. Zobaczcie, tutaj już jedno wyciągnęłam z foremki z silikonu, żeby tylko zobaczyć, czy mi wyjdzie. A specjalnie dwa zostawiłam, żebyście mogli zobaczyć, jak ja się pomęczę. To teraz przystąpimy do sedna i je wyciągniemy. Ja się trochę podwyższę, wy będziecie mieli kamerę skierowaną na ręce, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ta cała procedura. Czym to mydło się je? Dobra, czekaj, bo wiecie co, miałam malutki wypadek tutaj, niestety. Przy nalewaniu do foremek, no za dużo mi się nalało i na stole również. Widzicie, więc ten bałagan dookoła. Ten bałagan, no to niestety niezdarna Klaudia. Dobra, najpierw foremkę całą. Widzicie, po 24 godzinach, ja wam powiem tylko tutaj, bo mogę to mydło dotknąć i pomacać, ono już ma zbitą, twardą konsystencję, ale nie na tyle twardą, jak po prostu jak mydło już po leżakowaniu dwumiesięcznym. Ono teraz, wiadomo, są procesy chemiczne, które zachodzą, że ta soda kaustyczna, ona się musi przeżreć, dlatego no ja powinnam to w sumie w rękawiczkach robić, no ale już tam palicho, zaraz szybko umyję ręce, ale w dotyku to jest, no jeszcze, jakbyście siły użyli, to moglibyście jeszcze zrobić wygniecenie, więc to jest takie, no musicie tutaj na tym etapie uważać, żeby po prostu nie zniszczyć już prawie gotowego produktu. Dobra, ostatnia foremka. Dlatego się wyciąga po 24 właśnie godzinach, bo ponieważ on jest jeszcze na tyle tak miękki, że zaraz zobaczycie takie specjalne urządzenie do krojenia mydła i ono się po prostu jeszcze nadaje. Gdybyśmy przeciągnęli ten czas 24 godzin, no mogłoby to nie wyjść i na przykład ta sprężynka czy ten drucik, który to nie mógłby pęknąć albo w ogóle nic nie zadziałać. Ja nie wiem, czy by ono przeszło, wiesz, bo to by było już tak twarde, i zbite. Także dlatego się robi w ten sposób to wszystko. I teraz mamy, tak jak widzicie tutaj, gotowe trzy bloki do pocięcia i odłożenia po cięciu do leżakowania. Dobra, zabieramy się za cięcie. A może jeszcze wiecie co, dlaczego ja robię to z gęsiego tłuszczu? Może wiem, że jest taka moda na używanie różnych tłuszczy roślinnych, natomiast dobrze wiemy, że tłuszcz gęsi jest najbardziej zbliżonym tłuszczem do naszej skóry, do pH naszego skóry. Oczywiście tak. Jest jeden tłuszcz lepszy, zgodny z naszym pH. Zastanówcie się, jaki to będzie zagadka. Piszcie w komentarzach. Na pewno Renia, niestety ty nie możesz napisać, bo ty jedyna wiesz, ale to dla pozostałych. Paskudna generalnie sprawa. To nie jest paskudna sprawa, to taki jest naturalny. I a gęsi tłuszcz jest na drugim miejscu, dlatego on jest dla nas najlepszy, najbardziej nas nawilża, najbardziej nam skórę ujędrnia. Nie żadne niestety tłuszcze roślinne, nie żadne shea butter, one wysuszają. Ale to nawilża i to naprawdę nawilża, nie dlatego, że my robimy i chcemy w sklepiku go mieć, tylko my zawsze wyszukujemy, wiecie, rodzynków. Tak, zresztą tłuszcz gęsi zawiera tłuszcze palmitynowe i olejnowe. Olejnowe, czyli omega 9, jak również witaminę A, D, B, E i PP. Oprócz tego zawiera żelazo, magnez i fosfor, więc naprawdę tłuszcz gęsi jest jednym z lepszych dla nas, dla ludzi. Zresztą zobaczcie same takie te książki zielarskie, ale takie bardzo stare, te tradycyjne, oni używali głównie tłuszczów zwierzęcych. Były również tłuszcze z borsuka, jak ja to mówię dobrze, kochanie? Łój. Łój,
Tak, złoju borsuka, to oni po prostu wcześniej nie używali tłuszczów roślinnych, tłuszczów, olejów rzepakowych czy jakichś innych. Ja myślę, że wiele osób pamięta zakłady przerobu właśnie, wiecie, tam z tłuszczu, właśnie na szare mydło i tak dalej. To było przecież odzwierzęce. Tak. Swego czasu. To swego w pewnym czasu. Momencie moda przyszła na taniość z zachodu. I my się zachwyciliśmy pięknymi, wiecie, opakowaniami, pięknymi zapachami i jakby uwierzyliśmy, że za tym idzie również ta sama jakość, którą mieliśmy do tej pory. Niestety to chodziło tylko o odchudzenie jakby kosztów produkcji. Tylko że też, kochanie, trzeba wziąć pod uwagę, że kiedyś tłuszcze zwierzęce były bardziej w sumie dostępne niż roślinne, bo teraz jest naprawdę, jest rynek zalany różnymi tymi tłuszczami, a wbrew pozorom tłuszcz taki zwierzęcy teraz jest gorzej dostać. Na przykład my wiemy po sobie, po małych takich gospodarzach, że no świnki już wiemy, w sklepach widzicie jaka jest słonina. Słonina jest no cieńsza niż mój malutki palec, a kiedyś słonina była taka. I to było no po prostu, no widać, że ta świnka dostawała to co najlepsze i my jednak jeszcze jedliśmy te tłuszcze. Natomiast teraz WHO po prostu tak zapropagowało odchudzoną dietę dla nas, bo tak o nas dbają, żebyś no po prostu niestety te tłuszcze... A McDonald's ze słodzonymi bułeczkami nadal mają się w najlepsze. A tak, tak. Najważniejsze, że mają zielone opakowania. Dobrze, zobaczmy. Jeszcze może warto też wspomnieć, że w ogóle tłuszcze zwierzęce są bardziej stabilne. Nie utleniają się tak jak tłuszcze roślinne. A wcześniej mówiłam o tłuszczach palmitynowych. Chodziło mi o kwas palmitynowy i oleinowy oczywiście. Ale to w ramach sprostowania... Bo wiadomo, teraz cokolwiek się powie, no to jednak trzeba uważać. Co jeszcze odnośnie samego tłuszczu tego z gęsi? Poza tym nie wiem, czy też kojarzycie taką maść nagietkową. Kiedyś tworzono ją na bazie właśnie tłuszczów z gęsi. Różne, tak samo tłuszcz z gęsi jest używany do wszelakich kremów i balsamów. Znaczy był może bardziej kiedyś używane, teraz niestety... Bardzo rzadkie do zobaczenia, tak. Są generalnie produkty z gęsi. Bardzo. My powiem Wam szczerze, że nie widzieliśmy w ogóle. Nigdzie, prawdopodobnie naprawdę. Prawdopodobnie jak cena tego produktu, jeśli 100 kilo kosztuje, 100 zł kosztuje kilogram tłuszczu, tak, tak, to tak. Pewnie cena odstrasza, no ale no właśnie to jest ta jakość. Ale zapomniana. Ale zresztą, no jeżeli już tak idziemy nawet w stronę mody, zobaczcie Francuzi, oni na święta, oni chyba kaczkę czy gęś, całą gęś pieką w masie tłuszczu właśnie gęsiego. I to jest naprawdę, jak oni to robią, to jest obtoczone gęsim tłuszczem. Gęsi tłuszcz do smażenia, super, do pieczenia, do tak sałatek, samo. Do balsamów na twarz. Właśnie, powiem Wam, że mi zostało troszeczkę tłuszczu gęsiego, ja sobie do słoiczka to przelałam i normalnie ja na twarz daję. Rano nałożyłam taką grubszą, przepraszam, wieczorem grubszą taką warstwę na twarz tego tłuszczu gęsiego, pomasowałam się tam, swój zabieg zrobiłam, odczekałam z 10 minut i później delikatnie papierem, żeby ten nadmiar się wchłonął. Spróbujcie, kobitki, zobaczycie, jaką będziecie miały skórę. Miękką, elastyczną, aksamitną. I nie będzie żadnego zapachu dziwnego. Nie bójcie się tego, że pójdziecie do łóżka śmierdzące gęsią. Nic z tego. Pamiętajcie, że tłuszcz jest wytapiany. On ma zapach takiego, nie wiem, smalczyku, ale bardzo delikatny. Tak, natomiast ale... on nie zostanie na twarzy i w mydle go nie ma. W mydle go nie ma. Mydło jest kompletnie neutralne. Neutralne. Czy prawdopodobnie ta reakcja, która zachodzi, jakby zabija wszelkie zapachy. Tak. No dobra, ja nie będę Was już zanudzała tutaj etapem krojenia. To teraz się będzie przygryzać i kurować przez... My stosujemy metodę dwumiesięczną. My chcemy, żeby to naprawdę było podobno, super. Podobno minimum jest półtora. Półtora, ale wolimy, tak, ale mówią, że im dłuższy proces leżakowania, to mydło jest później bardziej łagodne dla nas. Dlatego my wolimy odczekać, idziemy na jakość, a nie na ilość. Zawsze. No i tyle. Dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam swoją osobą i moim mydłem. Nie, ja bardzo dobrze lubię. Marcin się dobrze bawił. A co, my się widzimy w piątek, a na czym? Zobaczycie, będziemy rozwijać siatkę. Tak gdzie, jest. Ile, teraz to nie powiem, sami zobaczycie. Zapraszamy. Zapraszamy, pa!
A.